Siemanko moi drodzy, czas zakończyć trylogię o rozgrywkach PlayArena. Jeżeli nie widzieliście poprzednich, ostatnich dwóch filmów, to koniecznie to nadróbcie, żebyście wiedzieli o co chodzi. A ja nie przedłużam i zapraszam Was na odcinek. W gwoli ścisłości wyjaśnię, że po 5 latach spędzonych aktywnie w rozgrywkach PlayArena coś się we mnie wypaliło i odejście z projektu było coraz bliżej niż dalej. Mój ostatni turniej rangi Mistrzostw Polski, który pomagałem w organizacji, miał miejsce w 2016 roku. Jednak w projekcie byłem do 2018 roku. W tym czasie próbowałem przekazać komuś rozgrywki w Lubinie, jednak jak czas pokazał, nieudolnie. W 2014 roku Adam opuścił projekt. To on założył rozgrywki w Lubinie i od tego czasu ja, Stejla i Memek prowadziliśmy rozgrywki w Lubinie w trójkę. Sezon 2015-2016 przyniósł wielkie zmiany w całym projekcie. Aby zamknąć budżet i zrobić krok do przodu, centrala zakomunikowała, że rozgrywki zamieniają się w rozgrywki premium, czyli darmowa liga nie będzie już darmowa, a za symboliczną opłatą. Opłaty były śmiesznie małe, bo to jakieś 15 zł od osoby na cały sezon grania w rozgrywkach w swoim mieście. Opłata miała pomóc w tym, żeby rozgrywki utrzymały się na wysokim poziomie, a ich prestiż rósł. Wpisowe trafiało na konto centrali. Jednak centrala nie zabierała całości tych pieniędzy. Była to pewna pula i ta pula była dzielona na 3 części. Była to sytuacja win-win, bo każdy coś otrzymywał. Zawodnicy otrzymywali nagrody, które były naprawdę bardzo fajne. Centrala uzyskiwała pieniądze na prowadzenie serwisu, a ambasadorowie także dostali swój kawałek tortu. Liga w Lubinie funkcjonowała na najniższych stawkach. Inne miasta miały naprawdę wpisowe na wyższym poziomie. Lubin był naprawdę na tej najniższej drabince. Jednak mimo wszystko na mieście wybuchło wielkie oburzenie. Jak możecie się domyślać, Lubin jest bardzo specyficzny. Kto tutaj mieszkał, ten wie. Po pierwszym sezonie testowym naciskano na nas, żeby zwiększyć to wpisowe na wyższy poziom. Jednak oburzenie było naprawdę, naprawdę bardzo wielkie i według mnie to zabiło rozgrywki PlayArena w Lubinie. Chociaż w centrali rozgrywek uważano i pewnie do dzisiaj się uważa, że z premium zrobiliśmy sobie kozła ofiarnego, bo nie podobało nam się kilka rzeczy. Po wprowadzeniu rozgrywek premium w Lubinie zanotowaliśmy to, że odchodzi nam coraz więcej drużyn. A wszystko dlatego, bo ludzie musieli płacić. Co prawda śmieszne pieniądze, ale to jednak Lubin. Tutaj ludzie są przyzwyczajeni do wszystkiego, że wszystko mają za darmo. To jest raj na ziemi. Naprawdę, to miasto jest tak rozpieszczone, że wiele rzeczy jest tutaj ciężko przepchnąć. Żeby się o tym przekonać, po prostu trzeba tutaj mieszkać i zobaczyć to społeczeństwo. Nigdzie indziej w Polsce takiego społeczeństwa nie ma. Oczywiście nie chcę wszystkich wrzucać do jednego wora z napisem Lubin, czy mieszkańcy Lubina, ale naprawdę sporo osób tutaj jest mocno dziwnych i naprawdę ciężko im przełknąć coś, że za coś trzeba zapłacić, bo boiska orlikowe są za darmo, dlaczego on za granie na orliku ma płacić? No takie podejście, niestety, ale tak jest. Jeżeli chcesz coś zorganizować w Lubinie, to musisz się liczyć z tym, żeby było to za darmo, bo ludzie naprawdę nie chcą tutaj nawet płacić symbolicznej kwoty za byle co. Autobusy mamy za darmo, piękne parki mamy za darmo, wszystko tutaj jest praktycznie za darmo. No naprawdę, raj na ziemi. Ale ma to niestety swoje minusy, bo społeczeństwo jest lekko odchylone od normy. Dałem sobie 2 lata i zrezygnowałem w styczniu 2018 roku. Zostawiłem ligę, a ona umarła śmiercią naturalną. W Lubinie stworzyliśmy naprawdę bardzo ładnie opakowaną ligę, która mogła być wizytówką naszego miasta. Centrala we Wrocławiu także doceniała naszą ligę i byliśmy uważani jako wzór do naśladowania. Wiele miast było zazdrosnych, jednak wszystko co dobre szybko się kończy. My po naszej stronie mieliśmy lokalne media, mieliśmy galerie meczowe, prowadziliśmy w telewizji transmisję z meczu finałowego Pucharu Lubina na 3 kamery, więc naprawdę było to wszystko robione z wielkim rozmachem. I nie chcę tutaj nikomu ujmować nic, że jego miasto funkcjonowało troszkę inaczej, a nasze było takie super ekstra. A naprawdę, kto żył rozgrywkami PlayArena, ten wie, jak liga w Lubinie była ładnie opakowana. I naprawdę było, można śmiało od nas wiele się nauczyć, bo mieliśmy duże doświadczenie i fajne kontakty nam się pobudowały, więc na pewno było nam
łatwiej w organizacji. Jeszcze dzisiaj, jak poszukacie sobie w internecie, możecie znaleźć fanpage lubińskich rozgrywek, gdzie są te wszystkie galerie meczowe, jest kanał na YouTubie, gdzie były skróty spotkań. Przyjeżdżała do nas telewizja w ogóle na spotkania, robiła materiały, mieliśmy swoją telewizję, mieliśmy magazyny, naprawdę wszystko tutaj hulało znakomicie. W lokalnej gazecie zawsze pojawiał się opis najciekawszych spotkań. No, coś super. Naprawdę szkoda, że tego już nie ma, ale niestety coś ma swój początek i coś ma swój koniec. Nie ma również gwarancji na to, że gdybyśmy zostali w Premium Play Areny, to dzisiaj liga by działała w Lublinie. Nie ma na to recepty. Myślę, że głównym powodem zamykania orynkowych lig w Polsce jest to, że jest brak zainteresowania, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Dziś cała młodzież przeniosła się do internetu. Tam oglądają swoje ulubione kanały, oglądają streamerów, grają w różne gry, czy to na kompie, czy na konsoli. To jest główne zainteresowanie dzisiejszej młodzieży i w tym jest problem. Uprawianie sportu dzisiaj wcale nie jest modne. Z ciekawości wszedłem na playarena.pl, żeby zobaczyć, ile jest aktywnych miast. I powiem Wam, jestem w szoku, bo nie ma tam więcej miast niż było wcześniej, a wręcz przeciwnie, bym powiedział, że dużo miast opuściło szeregi. Niespodzianką jest Częstochowa, że gdy my byliśmy w rozgrywkach, to tego miasta na pewno nie było w playarena. Ale bardzo wiele miast wymarło, tak jak Lubin. Przechodząc do podsumowania, więc nieważne jaki model byśmy rozgrywek wybrali, czy płatne, czy niepłatne, to tak naprawdę bez młodzieży tego projektu w ogóle nie dałoby się dźwignąć. I tak było też w przypadku Lubina. Małe zainteresowanie, liga umiera. A że było kilka dodatkowych składników, to też miało znaczenie. Kiedy Play Arena umarła w Lubinie, pewna grupa ludzi postanowiła założyć swoje rozgrywki orlikowe. Zupełnie niezależne i na swoich zasadach, a przede wszystkim za darmo. Powstała Lubińska Liga Szóstek. Dołączyłem do niej. Co prawda najlepsze zespoły z naszego miasta nie mogły brać wtedy udziału w turniejach półfinałowych czy finałowych Mistrzostw Polski, bo byliśmy innym projektem niż Play Arena. Jednak obiecaliśmy im całkowicie inne, atrakcyjne nagrody. Nie pomyliłem się, obiecaliśmy. Były to obietnice bez pokrycia. Była administracja i organizacja. Ja zajmowałem się administracją, czyli wszystkim, co związane z rozgrywkami i wynikami. Miały przychodzić nowe drużyny, zawodnicy i miałem tego pilnować, aby wszystko było w jak najlepszym porządku sportowo. Organizacją zajmowali się inni, którzy mieli załatwić nagrody i inne rzeczy dookoła ligowe. Wiele rzeczy przy Lubińskiej Lidze Szóstek było robione nie tak jak należy i chaotycznie. Przez co liga jak szybko powstała, tak szybko też zniknęła. Umarła z hukiem i z niesmakiem. Nie chcę nikogo obwiniać o Lubińską Ligę Szóstek, bo nie o to tutaj chodzi. Po prostu mam nadzieję, że jeżeli ktoś kiedyś wpadnie na pomysł reaktywacji Ligi Szóstek w Lubinie lub Play Areny Lubin, to zrobi to z głową i tak jak należy, żeby nie było jakichś niepotrzebnych niedociągnięć i głupich jakichś sytuacji. Mi jest po prostu szkoda, że Lubińską Ligę Szóstek musiałem firmować swoją osobą i swoim nazwiskiem. Nagrałem tą trylogię tylko po to, aby to wszystko z siebie wyrzucić. Wiecie, że Play Arena była dla mnie bardzo ważnym projektem. Do dziś wiele osób mnie pyta, dlaczego liga w Lubinie już nie istnieje. Tak więc, żeby nie odpowiadać każdemu z osobna, nagrywam film, gdzie mówię Wam wszystko od A do Z. Nie lubię na te tematy rozmawiać, a tutaj macie wszystko na tacy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to obejrzyjcie całą trylogię i będziecie wiedzieć dlaczego. I to nie jest tak, jak co niektórzy myślą i mówią, że Freddy obraził się na kogoś z centrali i postanowił zrobić swój projekt. Wcale tak nie jest. Po prostu nasze drogi się rozeszły, mieliśmy inne drogi rozwoju i inny plan na te rozgrywki. Po prostu. Chociaż nie ukrywam, że Mate strasznie mnie denerwował i ciężko mi się z nim współpracowało, ale on o tym wie. I na sam koniec taka oto informacja. Jestem ciekawy, nie da się ukryć. Życzę powodzenia i trzymam kciuki. A Wam dziękuję za dotarcie tutaj do samego końca tego filmiku i za obejrzenie całej trylogii. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam i widzimy się niebawem. Elo!